Panasonic GX7 jest aparatem niezwykle udanym, przygotowanym z myślą o osobach, które w równym stopniu lubią filmować i fotografować. Nie jest tak idealny od strony wideo jak GH3, ale ma kilka cech, na które warto zwrócić uwagę. Ergonomicznie GX7 stoi na rekordowo wysokim poziomie. To sprzęt zaprojektowany w nowoczesnym stylu, niejako na przekór produktom od Fuji i Olympusa, w których króluje retro i vintage. Urządzenie nie jest niestety uszczelniane, ale ma do zaoferowania multum personalizowanych przycisków, kilka pokręteł i ciekawie rozwiązany duet wizjera z ekranem dotykowym. Zintegrowana lampa błyskowa to coś, czego zabrakło m.in. w AMD EM1. Jest jednak nieco słabsza niż w konkurencyjnych modelach Sony. Jej zaletą jest natomiast dość wysoka pozycja nad korpusem. Sercem bezlusterkowca jest nowa 16-megapikselowa matryca wspomagana przez szybki procesor obrazu. Duet jest nam w stanie zaoferować fotografię o maksymalnej czułości równej ISO 25600 i w przypadku RAW-ów i plików JPG. Do jakości zdjęć trudno się przyczepić. Kompletny test czułości i więcej sampli znajdziecie na fotomaniak.pl. Kolorystyka jest neutralna, balans bieli też radzi sobie dobrze. Gubi się jedynie sporadycznie w określonych sytuacjach. Genialny jest na pewno autofokus, będący w stanie szybko i sprawnie ostrzyć nawet wtedy, gdy brakuje odpowiedniego światła zastanego. Kadrować możemy albo przy pomocy trzycalowego, odchylanego i dotykowego monitora LCD, albo wykorzystując wygodny, również odchylany wizjer elektroniczny o wysokiej rozdzielczości. FOF cechuje się też proporcjami 16:9, co docenią miłośnicy filmowania bezlusterkowcami. W trybie filmowym, skoro już o tym mowa, nowy Lumix ma do zaoferowania sporo, jednak nie tyle co owiany sławą GH3. Dostajemy rozdzielczość Full HD z różnym klatkarzem oraz pełną manualną kontrolę nad ekspozycją. Zabrakło niestety dedykowanego gniazda mikrofonowego. Sama jakość klipów jest świetna i nie sposób mieć tu jakichkolwiek zastrzeżeń. Mimo kilku drobnych wad, GX7 jest jednym z najciekawszych korpusów Panasonica. To sprzęt uniwersalny, cechujący się szerokimi możliwościami personalizacji, świetnym combo w postaci wizjera i ekranu oraz bardzo dobrą jakością obrazu i w fotografii, i w filmie.